pierwsze podsumowanie mojej kuracji z Lashvolution, odżywką Lashvolution. Może pokażę Wam zdjęcia przed i po i zdjęcia łącznie. Więc jak widzicie, rzęsy na zdjęciu przed są dłuższe, jednak są zdecydowanie bardziej cienkie, przerzedzone i dużo, dużo jaśniejsze. No i też jest taka duża dysproporcja między nimi, po prostu te tylnie rzęsy są mega długie, a te przednie są bardzo, bardzo króciutkie. No i malowanie takich rzęs było trochę uciążliwe, ponieważ tutaj tylne rzęsy miałam pięknie wywinięte, aż za bardzo czasami i wyglądało to karykaturalnie. A te przednie rzęsy po prostu prawie ich nie było widać. No i na zdjęciu po miesiącu użytkowania widać, że rzęsy są wyraźnie bardziej równe, dużo ciemniejsze, dużo gęstsze. Chociaż ja też nigdy nie wiem, jak zrobić dokładnie to zdjęcie z tą miarką, po prostu nie potrafię tak zamknąć oka, żeby to ładnie wyglądało, żeby to było dobrze widać, ale mam nadzieję, że widzicie różnicę na zdjęciu. No i przede wszystkim teraz lepiej mi się maluje te rzęsy, one są dużo ciemniejsze, przez to też tusz wygląda lepiej, też moja kreska wygląda lepiej, bo nie ma takiej przerwy między tymi rzęsami, bo ja też nie potrafię dojechać tym tuszem do samego końca. Ładnie się rozdzielają, te rzęsy są dużo grubsze. Trochę rzęs mi powypadało, ale to pewnie dlatego, że po prostu rzęsy wypadają. Wszystkie są w miarę tak jakby jednej długości, te oczywiście z przodu są troszeczkę krótsze, ale to nie jest aż tak drastyczne jak na zdjęciu przed. I jak wyglądała moja terapia przez miesiąc? Nie było aż tak źle, jakbym się spodziewała. Nic mnie nie szczypało, nie swędziało, nie miałam zaczerwienionych oczu. No może mimo jednego razu, którego z mojej winy po prostu posmarowałam odżywką, później też mnie zaspędziało i przetarłam oczy i po prostu było, o Boże, zdejmijcie to. Jak się nie dotyka oczu później, nie trze się oczu, to wszystko jest ok. Z tego co czuję po ciężkości buteleczki, to tak naprawdę niewiele ubyło tego produktu, bo niewiele też go się nakłada na rzęsy. Nic się nie zmieniło w tym pudełeczku, wszystko wygląda tak samo, ten żel wygląda tak samo, nie ściemniał, nie zżółkł, nie śmierdzi, nic się z nim nie stało. Ja będę kontynuować tą kurację, ponieważ no chcę zobaczyć, jak będzie wyglądał efekt po 4 miesiącach. Mam nadzieję, że do czerwca to będzie wyglądało tak super, jak się zapowiada i że one będą jeszcze bardziej gęstsze, jeszcze bardziej czarne, może odrobinę dłuższe, ale to już tam, wiecie. To mi najmniej obchodzi. Miały być gęstsze i ciemniejsze i są i zapowiada się jeszcze lepiej, więc jak najbardziej będę oczekiwać na dalsze efekty. I mam nadzieję, że Wy też próbowałyście tej odżywki. Dajcie mi znać w komentarzach, czy Wam przypadła do gustu, jak się Wam sprawdziła, może zamieścicie jakieś zdjęcia. I to było na tyle, kochani. Zobaczymy się w tym podsumowaniu za kolejne 3 miesiące i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!